Syngenta Seed Care. Podróż nasion. W Syngenta Seed Care opracowujemy innowacyjne metody zaprawiania nasion, aby zapewnić Twoim roślinom wspaniały start. Chcesz wiedzieć więcej, jak te produkty są stosowane? Zatem ruszaj z nami w podróż. Podróż rozpoczyna się od transportu zebranych nasion z pola lub magazynu gospodarstwa do zakładu produkcji nasion. Tam następuje rozładunek. Każdy etap procesu będzie monitorowany i kontrolowany. Po przybyciu nasiona są wstępnie oczyszczane z pyłu. Następnie nasiona są transportowane za pomocą podnośników kubełkowych lub pasów transportowych do dalszych procesów. Na poszczególnych etapach oceniana jest jakość nasion, niektóre z nich wymagają suszenia i wstępnego czyszczenia, zanim będą przechowywane w silosach. Nasiona muszą być wyczyszczone przed zaprawianiem. W zależności od uprawy i lokalnych praktyk istnieją różne etapy czyszczenia. Na przykład kłosownik do jęczmienia i ryżu oraz łuskanie kukurydzy. Plewy i kurz są usuwane poprzez przepuszczenie nasion przez 2 lub 3 warstwy sit. W celu dokładnego oczyszczenia nasiona mogą przejść przez kolejne etapy. Za pomocą tryjerów usuwa się krótkie i połamane nasiona. Stół grawitacyjny usuwa nasiona, które są zbyt lekkie lub zbyt ciężkie. A sortownik optyczny usuwa te, które są przebarwione, zniekształcone lub są innego gatunku. Na koniec oczyszczone nasiona są sortowane za pomocą sit. Na swojej drodze nasiona osiągnęły teraz etap zaprawiania. Pierwszy etap, przechowywanie i przygotowanie produktu, odbywa się w zamkniętym pomieszczeniu. Produkty do zaprawiania nasion są homogenizowane i mieszane. Pojedyncze składniki lub gotową ciecz roboczą pompy transportują do zaprawiarki, a tam są dozowane na nasiona według objętości lub wagi. Zaprawiarki mogą pracować w sposób ciągły lub porcjowy. W trakcie i po zabiegu wszelki zanieczyszczony pył jest usuwany przez system aspiracji. Po zaprawieniu nasiona tymczasowo trafiają do bufora. Po zaprawieniu nasion nadszedł czas, aby zapakować je do transportu w małe worki, worki typu Big Bag, skrzyniopalet lub bezpośrednio na ciężarówki. Podróż dobiega końca. Oczyszczone nasiona są transportowane do rolników. Teraz rolnicy mogą już siać. Chronione przed szkodnikami, chorobami i innymi czynnikami stresowymi, kiełkują i rozwijają się w zdrowe, wysoko wydajne rośliny. Rozpoczyna się nowa podróż nasion.